Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam nową grę, którą właśnie nagrywam. Jak widzieliście od razu, mnóstwo popów takich, żeby coś kupić. Jest to gra typu Idle Heroes, nazywa się Seven Nights Idle Adventure. Jest to gra od Netmarble, czyli jakaś szansa jest, że to jest, powiedzmy, ma jakby szansę na bycie dobrą, chociaż no Netmarble ma też dużo hejterów, że tak powiem. Dużo osób jakby niekoniecznie za tym studiem, ale jednak robi bardzo dobre gry. The Seven Deadly Sins, Grand Cross, no naprawdę bardzo mi się podobała gra i w sumie nadal mi się podoba, ale dużo czasu pochłania. Jak widać, raczej twórcy na pewno będą wiedzieli, co robić. Generalnie, jeżeli chodzi o grę, mi się w nią bardzo przyjemnie gra. Dużo nie musimy robić. Na ten moment jest tu duży nacisk na słowo idle, czyli praktycznie te postacie kliknąłem prawdolny róg auto i one same chodzą, biją. Jeżeli chodzi o główny taki podstawowy gameplay, to jest to, co teraz widzicie, czyli atakujemy naszymi postaciami jakieś potworki. Jeżeli będziemy mieli ulepszone postacie, możemy sobie summonować bossa i przechodzimy na kolejny etap, kolejną mapkę. Odblokowują nam się też mnóstwo różnych dodatkowych dungeonów, na których tak naprawdę to samo robimy. Tu na przykład walczymy z jednym bossem. Tu możemy sobie wejść, zaatakujemy kilka potworków, którzy dadzą nam golda. Jeżeli już przejdziemy na taki poziom, że nie możemy go pokonać, wystarczy kliknąć auto clear, samo nam przejdzie. Ale te walki też są krótkie, to trwa do 10 sekund. Plusem jest to, że przeważnie te walki, jeżeli na przykład dam bossa, to mamy jego zdrowie i mamy czas, jaki możemy go na niego poświęcić. Jeżeli nie mamy mocno postaci atakujących, nie pokonamy go w czasie, pomimo tego, że nam nie zginą, nie przechodzimy dalej. Mamy tutaj też różne sumony. W ogóle na samym środku to jest taki i plus i minus. Jakby główne nasze zadanie to jest to, żeby klikać tu po środku, bo jest napisana misja, jaką należy zrobić. Ja w tym momencie wysumonowałem peta. I tyle. Klikam i robimy kolejną misję, tak? Wysumonować peta 50 razy. Zwykły sumon. Sumony postaci są tu bardzo według mnie czymś trochę nowym. Jest tak na innej zasadzie. Zobaczcie, zrobiłem sobie sumon, wylosowałem jakąś unikalną postać. Jest to dosyć, powiedzmy, wysoko. Co możemy wylosować? Możemy wylosować w zależności od tego, jaki mamy poziom sumona, czyli ile zużyjemy tu tych sumonów, mamy później większą szansę na lepszą postać. Później są to legendarne, które są najlepszymi postaciami. Na ten moment ja ich nie mogę zdobyć, ale już niedługo, jeżeli zdobędę piąty poziom, czyli zrobię jeszcze 1500 sumonu, mam 600, także to nie jest bardzo jakoś kosmiczna kwota jak na tydzień gry, to możemy zacząć losować coś lepszego. Losując kopię, możemy wejść w nasze postacie, jednym guzikiem możemy ulepszyć z automatu wszystko, Advance All na samym górze i to są postacie, które zostały ulepszone przez to, że wylosowaliśmy do nich daną ilość kopii. Poza tym można też zdobywać kopie z różnych eventów, tak jak tu jest jakiś specjalny na legendarną postać, nawet ja ją zdobyłem. Za przejście, pokonanie tego mogliśmy zdobyć, można zdobyć właśnie tą postać. Inna sprawa, to też jest tutaj taki specjalny sklepik, o, chyba go wczoraj nie użyłem. Use item, niech będzie, użyjemy 100 itemków. Hop, hop, mamy. Hop, 100, otwarte są skrzynie, jest dużo skrzyni, które dają nam surowce lub też potiony, czy też jakieś inne dodatkowe rzeczy. Teraz jest też misja, żeby coś otworzyć. Zobaczmy, wchodzę w ten evencik, odbieram nagrodę, mam 54 w shop i zobaczcie, mogę kupić nawet legendarną postać. Ojejku, to jest jeden. Jeden, nie wiem, czy da nam postać. Czy ja go zdobyłem, czy ja go nie zdobyłem? Mam go, tak. Jakbym go chciał ulepszyć, to potrzebuję więcej. Także już mam kolejną legendarną postać niskim. Jakby samym tym, że jakiś tam jest evencik tygodniowy. Poza tym mogę też tutaj kupić i na razie kupuję tą, bo ją używam do niej te szardy, czyli więcej ilość kopii, żeby miała więcej gwiazdek i jest mocniejsza, bo postać na ten moment mogę ulepszać tylko za te kryształki, które bardzo dużo ich trzeba, żeby ulepszać, no i przez kopię. Nic więcej nie można zrobić z postacią. Mam nadzieję, że później to będzie bardziej rozwinięte, bo mało co to daje. Można kupić jej kostium za walutę, która dropi, czy też można ją kupować gdzieś. Także niekoniecznie można jakoś szaleć w rozwijanie postaci. Można zresetować to wszystko, co jej wydaliśmy, także w razie co da się to do tego wrócić. A opis postaci, co one robią? No co, ma jakiś atak,
tu kolejny jakiś damage na jakąś postać i jakiś tam active skill, który no tu robi damage i jakby tyle, tak? Patrząc na te wszystkie nasze inne postacie, no każda jakiś ten pierwszy atak i drugi, no czy to 150 czy 275% ataku będzie na postać, jak widać to są małe różnice i tak naprawdę można by powiedzieć, że każda z postaci ma prawie że taki sam damage. No ta jest rangerem, która na przykład bije jeszcze wokół targetu innych, także jak mamy dużo przeciwników, to ta by była dobra. Ale jakby wydaje mi się, że musimy patrzeć pod active skill, która jest lepsza, która gorsza postać. No i tu też nie ma takiego szału, żeby można było bardzo zarządzać. Oczywiście na internecie już znajdziecie niejedną tier listę z tej gry, także możecie sobie wykombinować, co robicie odskinałami postać, mogę revive. Jeżeli byłoby to na bossie, to boss by się zresetował, ale że nie, no to revive mi nic nie szkodzi. Mamy też możliwość używania potionów automatycznie. No. Także na ten moment według mnie to jest naprawdę niski poziom wyboru postaci. Z poziomu gry nic nie widzę żadnej różnicy, czy bym wybrał tą legendarną, czy tą obok. Jakby bardzo małe różnice według mnie są. Żeby no ten na przykład Stun Debuff, no Stun Debuff, a Stun Debuff, no to on daje stuna, tak? No to fajnie, bo może wyłączyć nam przeciwnika, a ta odnawia zdrowie. Także no, są też suporci, są też atakujący, są niby tankowie, także można coś tam wykombinować. I cóż, i wychodząc z gry, jakby gra nam automatycznie zbiera surowce, znaczy ładuje surowce, wchodzimy do gry, zbiera nam za obejrzenie reklamy, możemy mieć ich więcej. Tu za obejrzenie reklamy możemy wejść do kolejnego dungeona. Tu jest kolejna arena, którą możemy łatwo zeskipować, nawet nie musimy oglądać, czyli walkę z innymi przeciwnikami, bo mamy nagrodę. Mamy jakieś kolejne za oglądanie, oglądanie, jak to się nazywa, adsów, reklam, mamy dodatkowe jakieś nagrody, także mnóstwo po drodze możemy znaleźć nagród. Sumony jakieś takie premium, których jeszcze nie mam, to jest od 6 poziomu, czyli troszeczkę daleko. I cóż, i na ten moment gierka wydaje mi się wyglądowo i zaangażowaniem bardzo przyjemna. Troszkę się obawiam, że przyszłościowo nie będzie w niej naprawdę co robić albo po co, bo jeżeli ja nie widzę za bardzo różnicy w tych postaciach, to też nie jest to jakiś zachęta do grania, ale gra wydaje mi się bardzo fajna, tym bardziej, że widziałem tam gra też jest, która zyskuje popularność, ja ją też wcześniej widziałem jakiś tam o wampirach tego typu, że też nam automatycznie sam nasz wampir bije i go ulepsza. My tutaj mamy fajnie, bo mamy troszeczkę więcej postaci do ulepszenia i takie ludziki są ładniejsze niż wampir. Dobra, tyle, dajcie znać co sądzicie o tej grze. A i tutaj levelujemy na przykład ogólny atak, defense postaci, także to jest to levelowania za golda, czyli możemy levelować postacie, możemy levelować ogólne jakby nasze konto, statystyki. Mamy też tutaj dodatkowe takie zdolności, relikty i też jest gdzieś tam pet, którego na razie nie leveluję, bo czekam aż będę miał do sumonowania lepsze niż te podstawowe. Tyle, dajcie znać co o tym sądzicie i trzymajcie się, cześć.